tutaj to co Państwo macie, to jest przykład oszustystycznej firmy Orange po lewej, oszustystycznej firmy Play po prawej stronie. A przed nami radio, proszę Państwa, 92, no kawałeczek dajmy tutaj, co powiedzą. Również mylono się w ocenie Ukrainy, a jeśli chodzi o potencjał tego kraju, Ukrainy, opozycji wobec Rosji, zostanie krajem suwerennym, który sam decyduje o własnym losie i który chce zdecydowanie związać się z Zachodem. Tak więc to bardzo pouczające. Tak naprawdę Pan wspomniał Lecha Kaczyńskiego i słusznie, bo tak naprawdę Lech Kaczyński zostawił dziedzictwo w postaci pewnej generalnej koncepcji, pewnej wizji funkcjonowania Polski w Europie i świecie, a zwłaszcza w naszym regionie. Ta wizja była sprzeczna z tym, co mówi się, o czym mówi się w tej notatce. Ja bym podkreślił jeszcze jedną rzecz, która z tej notatki jasno wynika i która nie do końca dla wszystkich była czytelna wówczas, dla obserwatorów tej polityki, że tak naprawdę główną motywacją nie była jakaś specjalna miłość do Rosji, ale tak naprawdę chęć przypodobania się Zachodowi, chęć zdjęcia z siebie etykietki rusofobów, którą mamy na Zachodzie przyklejoną, którą Rosja skutecznie nam przykleja, to była chęć popłynięcia z głównym nurtem polityki europejskiej, która wtedy była zdecydowanie prorosyjska. Wtedy przecież była mowa o strategicznym sojuszu rosyjsko-niemieckim na przykład i widoczne były tego przejawy. Także przy okazji jeszcze zapewne chodziło także o wyścig w polityce wewnętrznej. Co ciekawe, mówimy o notatce z marca 2008 roku, a kolejne miesiące pokazały, że na tę samą ścieżkę weszły Stany Zjednoczone, na ścieżkę resetu po tym, jak do Białego Domu wprowadził się Barack Obama. Zgadza się. To mieliśmy dosyć jednoznaczny pogląd i tutaj nawet nie było specjalnych różnic politycznych w Polsce, jeśli chodzi o ocenę możliwości dokonania jakiegokolwiek sensownego resetu z Rosją, wówczas z Rosją Putina. Ta polityka od czasu agresji na Gruzję była jaskrawo widoczna i reset nie miał najmniejszych szans. Krytykowaliśmy Obamę, natomiast część naszych polityków zapominała o swoich własnych błędach, które w tej chwili są tak drastycznie widoczne. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, żeby nie poprzestać wyłącznie na krytyce poprzedników. Ostatni rok niestety nie był najlepszy z punktu widzenia realizacji tego dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego. To znaczy w dalszym ciągu, mimo tego, że rządzi PiS, nie powstała jakaś strategiczna koncepcja naszej polityki wschodniej uwzględniająca zarówno te podstawowe interesy, które mamy my, nasi sąsiedzi, ma Rosja, a mają również nasi zachodni sojusznicy. Politykę, strategię, która by uwzględniła również te pozycje, do której Polska aspiruje, pozycje istotnego gracza w regionie, istotnego partnera dla sojuszników zachodnich. Po prostu brakuje naszej aktywności. Tylko trzeba grać. Państwo zobaczą, że Górniak śpiewa muszę grać. Cyganeczka, muszę grać, ale to i okazuje się, że to nie tylko cyganeczka robi tak, muszę grać, tylko po prostu to jeden to okręci, bo wszystko jest oszukane, wszystko jest sztuczne. Tymczasem w dzisiejszym podsumowaniu dnia to już wszystko, jak dla sztuki, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Na zegarze zbliża się godzina 21. Niektórzy sztuki nie rozumieją, proszę Państwa, mówią, że po prostu... Nie dajmy się tym ogłupiającym reklamom. I otóż rzeczywiście, jak dzisiaj ten Hindus na mnie się tak miło w 507 spojrzał, jak gdybym nie znał, ale no to gdzie to Hindusi, a gdzie tutaj Polska? Proszę Państwa, to taki to był miły gest, że rzeczywiście człowiek, który się nie zna, to może przejawiać gest miłości, gest radości, gest takiego zadowolenia, że się znamy, że jesteśmy blisko. Może być coś takiego, prawda? No natomiast tutaj w Polsce robi się
odwrotnie, że ludzie się nie lubią, że ta na nią się gapi i udaje, że ją zna. I tak krzywym okiem, oceniająco. I tak mohery się zachowują. No dzisiaj były te mohery, było spotkanie, proszę Państwa, na Mazowieckiej 11, a w domu artysty plastyka. No i stąd mamy tutaj dla Państwa te plakaty z Mazowieckiej 11a. To ta wystawa, która była wczoraj, proszę Państwa, ostatnio. Bardzo ładne to było, bardzo ładne to było. Tak, a dzisiaj we środę, bo to dzisiaj jest jednak środa. Co ten Zaleski pieprzy, że dzisiaj jest wtorek. No, także mamy to wszystko z Mazowieckiej. Państwo zobaczą, tam jest, są cztery galerie duże. I po prostu coś się dzieje w tych galeriach. To też już wystawa była wczoraj w galerii Korekta. To wystawa, która będzie na Mazowieckiej 11, a w domu artysty plastyka. Zapraszamy Państwa serdecznie. Ludzie tam, którzy przychodzą w Boga, nie wierzą. Państwo wyobrażacie sobie? Rozejrzyj się wokół siebie. Stań i podaj innym rękę. Zapraszam Państwa z piątku na sobotę, 6 minut po północy. No ale kiedy to będzie, to jeszcze, no. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Mamy ostatnio bardzo dużo na temat oszustystycznej działalności po lewej stronie firmy Orange, po prawej stronie firmy Play. Informacje dnia zapraszamy. Z tak zwanego zbioru zastrzeżonego w informacjach dnia wyjaśnimy, kto może oglądać te materiały. 7 ciał wydobyli ratownicy z zasypanego przez lawinę hotelu we Włoszech. Kończy się 5. doba poszukiwań. Los 13 osób jest nieznany. W Brazylii lekarze odnotowali wzrost zachorowań na żółtą febrę. Najwięcej zarażonych jest na wschodzie kraju. Chorobę przenoszą komary. Proszę bardzo. Edyta Poźniak. Instytut Pamięci Narodowej odtajnił część dokumentów ze zbioru zastrzeżonego. Znajdują się w nim między innymi akta osobowe funkcjonariuszy SB oraz ich materiały operacyjne. Wykaz składa się z prawie 6,5 tysiąca jednostek archiwalnych. Kto będzie miał dostęp do tych dokumentów? Na to pytanie odpowiada Agnieszka Krzaczkowska, zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Archiwalnymi IPN w Warszawie. Każdy, kto będzie chciał sprawdzić, czy znajdują się dokumenty dotyczące jego bądź jego osoby najbliższej, nieżyjącej lub krewnego, ale również każdy, kto będzie chciał mieć dostęp do akt osobowych pracownika i funkcjonariusza Organu Bezpieczeństwa Państwa bądź dotyczące osób publicznych. Wszystkie osoby, które prowadzą badania naukowe i które spełnią wymogi formalne, będą miały prawo wglądu w te dokumenty. W zbiorze zastrzeżonym są papierowe dokumenty, ale także taśmy z nagraniami i mikrofilmy. Prezydent Andrzej Duda powiedział w wywiadzie dla telewizji Republika, że konieczne jest zwiększenie ochrony życia dzieci niepełnosprawnych, dzieci poczętych, u których stwierdzono niepełnosprawność, które mogą żyć. Prezydent zaznaczył, że to Sejm i minister zdrowia powinni się pochylić nad tą ważną sprawą. Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący zatrudniania pracowników tymczasowych. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przygotowując nowelizację, wskazał, że głównym celem zmian jest podniesienie standardów pracy tymczasowej, polepszenie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców korzystających z usług Agencji Pracy Tymczasowej. Chodzi też o poprawę skuteczności kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, a więcej w relacji Elżbiety Łukowskiej. Ustawa wprowadza większą ochronę pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową. Ich umowy będą przedłużać się do dnia porodu, jeśli miałoby dojść do ich rozwiązania po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Dzięki temu pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Dodatkowo wzmacniamy ochronę kobiet w ciąży, żeby młode kobiety nie obawiały się, że w momencie zajścia w ciąży, że nawet korzystając z zatrudnienia tego tymczasowego straciły pracę i pozostały bez zatrudnienia. Agencje Pracy Tymczasowej będą też zobowiązane do przekazywania pracownikom informacji umożliwiających nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami agencji. Pracodawca użytkownik będzie też musiał prowadzić ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową zarówno na podstawie umów o pracę, jak i na podstawie umów prawa cywilnego. Elżbieta Łukowska, Polska. Radio.
Kolejny wypadek amerykańskich żołnierzy w Polsce. W Trzebowie koło Żagania wojskowa półciężarówka zderzyła się z busem. Karolina Kamińska. Amerykańscy żołnierze jechali w kierunku jednostki wojskowej w Świętoszowie. Z przeciwnej strony nadjechał bus. Doszło do zderzenia, w wyniku czego ranne zostały dwie osoby podróżujące cywilnym autem. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Policja nie udziela informacji, a sprawę koordynuje żandarmeria wojskowa. Dodajmy, że jest to drugie zdarzenie z udziałem amerykańskich żołnierzy. W sobotę pod Zieloną Górą z drogi wypadł amerykański pojazd wojskowy przewożący amunicję przeciwpancerną. W zdarzeniu ranne zostały dwie osoby. Droga przez kilka godzin była nieprzejezdna. Karolina Kamińska, Radio Zachód. Piątą dobę trwa akcja ratownicza we Włoszech, w Abruzji, w hotelu, który został zasypany przez lawinę. Dziś ratownicy odnaleźli 7 ciał. Bilans tragedii to 16 ofiar śmiertelnych i 13 osób zaginionych. Od soboty nie znaleziono nikogo żywego. Szef włoskiej obrony cywilnej powiedział, że trudno przewidzieć, jak długo będzie jeszcze trwała akcja ratunkowa. I na koniec tego wydania informacji dnia jeszcze jeden temat. W Brazylii odnotowano gwałtowny wzrost zachorowań na żółtą febrę. Służba zdrowia wysłała do najbardziej zagrożonych rejonów 2 miliony dawek szczepionki przeciwko tej chorobie. Rafał Motryk. Brazylijscy lekarze mówią, że tylko w tym roku zachorowały już 63 osoby, w całym zeszłym roku tylko 7. Większość przypadków odnotowano w odległych miejscach w stanie Minas Gerais na wschodzie kraju, podało Ministerstwo Zdrowia. Gubernator stanu wprowadził stan wyjątkowy, który ma potrwać 180 dni. Wirusami żółtej febry ludzie zarażają się od komarów. Chorzy mają gorączkę, ból mięśni, pleców i głowy oraz nudności. Zwykle groźniejszy jest drugi atak, który dotyka co siódmego chorego. Objawy to krwawienie, żółtaczka i osłabienie działania nerek. Według WHO połowa osób, która znajdzie się w tej toksycznej fazie, umiera w ciągu 2 tygodni. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy na wybrzeżu miejscami słabe opady mżawki, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na pozostałym obszarze Polski gdzieniegdzie słabe opady śniegu lub marznącej mżawki. Uwaga! Na drogach może być ślisko. Temperatura od minus 7, minus 5 stopni na południowym wschodzie, minus 2 w centrum, do 2 stopni nad samym morzem. A jutro? W dzień zachmurzenie całkowite z większymi przejaśnieniami, w górach rozpogodzenia. Miejscami słabe opady śniegu, lokalnie na krańcach północnych śniegu z deszczem, a na wybrzeżu deszczu. Na zachodzie początkowo miejscami mgły, lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. A temperatura w dzień od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 na pozostałym obszarze kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane. Przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Soczyste i słodkie pomelo tylko 3,99 za kilogram. A pieczarki jedynie 2,99 za 500 gramów. Lidl. Fresh Food Partner Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Emitel to wiodący operator infrastruktury na potrzeby radiofonii i naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Emitel jest liderem w rozwoju usług opartych o nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej. Dzięki infrastrukturze oferowanej przez Emitel możesz korzystać z telewizji, radia, internetu i telefonii mobilnej, by zawsze być w kontakcie z całym światem. Dbamy o to, aby nowoczesna rozrywka mogła być na co dzień obecna w Twoim domu. Poznaj nas lepiej. Wejdź na www.emitel.pl. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. To jest Bo trwa i potrwa aż do północy wieczór na antenie Polskiego Radia 24. W tej chwili jest dokładnie 8 minut po godzinie 21. Mariusz Gzyl, witam Państwa, kłaniam się nisko i mam nadzieję, że Państwo z nami ten czas do północy z przyjemnością spędzą. Polskie Radio 24 proponuje. Tym bardziej, że same znakomite propozycje w naszym programie aż do północy, w tym już za chwilę kilka
spotkanie z piłkarzem, legendą. Dudek Dance, pamiętają Państwo, skąd wziął się ten termin? Tak, to finał Ligi Mistrzów i Jerzy Dudek jako bramkarz FC Liverpool, który zatrzymał między innymi słynnego Szewczenka w konkursie rzutów karnych. Już po karierze emerytowany piłkarz, ale dalej bardzo mocno zaangażowany w środowisko i w wydarzenia piłkarskie. Jerzy Dudek będzie gościem Krzysztofa Łoniewskiego już za chwil kilka. Natomiast mniej więcej 3 minuty po pół do 22 zaprosimy Państwa na kolejną odsłonę magazynu Podróżników Travel 24. Dziś krakowscy podróżnicy Elżbieta i Andrzej Lisowscy zabiorą Państwo do czeskiej Pragi. Sport w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam jak zwykle o tej porze na magazyn sportowy w Polskim Radiu 24, a dziś gość, którego po głosie natychmiast rozpoznają nie tylko kibice piłki nożnej. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak jest, naszym gościem jest Jerzy Dudek, prosto z samolotu. Skąd do nas tutaj przyleciałeś, Jerzy? No, przyleciałem do Państwa z Dubaju. Akurat w Dubaju byłem ostatnie 5 dni, można powiedzieć. Jak wiecie, jestem wielkim miłośnikiem piłki nożnej, ale również od niedawna golfa. Akurat ta przygoda rozpoczęła się w Madrycie, kiedy grałem w Realu Madryt. No i tak trwa to do dziś. Muszę powiedzieć, że to jest kolejne szczęście, które mnie w życiu spotkało po tym, jak poznałem swoją żonę, dzieci, jak poznałem swoich przyjaciół, jak dokonałem wyboru, zmiany klubu na przykład też. Bo nie wyobrażam sobie, co ja bym teraz zrobił, powiedzmy, na tej piłkarskiej emeryturze, jakbym nie miał tego golfa. Słyszą Państwo, jak Jerzy Dudek kocha golf, naprawdę. To słychać w każdym słowie. Jerzy, ale golf to nie jedyna Twoja aktywność, którą się ostatnio angażujesz. No, jestem ambasadorem też takiego bardzo fajnego projektu, który wymyśliła firma Orange, kluby sportowe Orange. Absolutnie nie wahałem się, żeby wejść w ten projekt. Projekt dotyczy mniejszych miejscowości, do 50 tysięcy, z niektórymi wyjątkami, kiedy gdzieś jakieś osiedla przy dużych miastach mają właśnie takie klubiki swoje, które potrzebują pomocy, no może 2-3 takie kluby są. Ten projekt powstał 2 lata temu. Zrzesza już 100 klubów sportowych, prawie 7 tysięcy dzieciaków bierze w tym udział, 300 trenerów i mamy oczywiście ten projekt ambasadorski, bo do każdej dyscypliny ona. To mnie też właśnie bardzo cieszy, że ten projekt nie skupia się tylko wokół piłki nożnej, bo dzisiaj wszyscy się skupiają wokół piłki nożnej, siatkówka, piłka ręczna, lekkoatletyka czy koszykówka, tak jak tutaj w tym przypadku, do każdej dyscypliny jest przypięty ambasador, który jakby ma być też tym inspiratorem dla tych młodych ludzi, bo gdziekolwiek się nie pojawiamy, to rzeczywiście jest to bardzo fajne, jak oni się jakby integrują raz z nami, pytają się, jak to było na przykład grać ten mecz z Realem, albo jakby to było strzelić najlepszą bramkę w czasie Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, jak pytają się Artura Siódmiaka. Także naprawdę ten projekt jest wyjątkowy. Oprócz tego Orange jakby też edukuje tą młodzież, jak dobrze korzystać z tych technologii, które od których nie da się uciec, bo wszyscy mówią, jak odciągnąć tą młodzież od tych komputerów, od tych iPadów, nie da się tego zrobić. Trzeba połączyć, trzeba to, absolutnie trzeba to umiejętnie połączyć i ja myślę, że tutaj ten projekt jest takim doskonałym przykładem, jak połączyć wykorzystywanie i dobrą edukację wykorzystania technologii i jednocześnie uprawianie sportu z wielką radością i być może będziemy mieli kiedyś bardzo fajnych mistrzów z tego tytułu. Jakie są plany tego projektu na rok 2017? No pierwszy rok to był po prostu był wybór 100 klubów, tak jak powiedziałem wcześniej. Drugi rok robiliśmy rozgrywki regionalne, praktycznie już chyba w 8 miastach robiliśmy takie rozgrywki, żeby te wszystkie kluby sportowe mogły ze sobą rywalizować, żeby zobaczyć też, jak oni się rozwijają, czy to, co robimy, ma sens po prostu, czy to jest tylko, nie wiem, odebranie sprzętu sportowego, który też trzeba im dać. A w tym roku znowu wrócimy do tego projektu, że ambasadorzy będą jeździć po klubach, będą odwiedzać kluby sportowe, bo jednak to jest największa wartość. Ludzie się strasznie cieszą, jak jedziesz do miejscowości gdzieś pod Kudowę, Zdrój, na granicę polsko-czeską, że chciało ci się tak daleko jechać, żeby ich odwiedzić, albo na drugą stronę Polski, tak jak miałem pod Szczecinek, aż jechać ze Śląska.
I to są ogromne wartości. Ludzie cię strasznie doceniają, że przyjechałeś taki kawał drogi do nich. Całe miasto jest zaangażowane, od straży miejskiej, poprzez księdza lokalnego, poprzez wójta. Wszyscy po prostu są zaangażowani i to mnie osobiście dostarcza niesamowitej radości. I fajnie, że do tego wracamy, że ten projekt jakby Orange będzie kontynuował, bo są wymierne korzyści z tego tytułu. No dobrze, Jerzy, to wiemy, co się wydarzy w klubach sportowych Orange w roku 2017, a czego możemy się spodziewać po piłkarzach Legii Warszawa? Ci za miesiąc będą grali z Ajaxem Amsterdam w Lidze Europy. Dadzą radę? Legia pod wodzą nowego trenera Magiery robi naprawdę bardzo fajną robotę. Widać, że ten potencjał tam był, coś tam zostało zaburzone. Największym przeciwnikiem Legii Warszawa chyba jest ta przerwa zimowa. Tak mi się wydaje. To jest zawsze wielka niepewność, zawsze wielka niewiadoma, jak ci zawodnicy wykorzystają tą przerwę. Bo jednak był ten rytm, taki był ten moment, w Anglii tak się mówi, ten momentum tak zwany, czyli był ten moment taki, że to się wszystko nakręcało, mecz za meczem. Jest świetna atmosfera. Ja myślę, że dla Legii to najgorszą właśnie było sprawą to, że musimy jednak mieć tą przerwę zimową, bo była w takim gazie, w takiej dobrej atmosferze, że teraz po tej przerwie zimowej no będzie trzeba odczekać niestety aż do tego meczu, żeby to ocenić, jak piłkarze wykorzystali tą przerwę. Na pewno Legia nie jest bez szans, trzeba uczciwie powiedzieć. Ja myślę, że te ostatnie mecze pokazały, że nam tkwi ten potencjał duży, że jest atmosfera. Mi się wydaje, że tego najbardziej brakowało, tej atmosfery jedności, że za dużo było tam niesnacek. Jednak jest to zespół międzynarodowy. No, nie wszyscy mówią w języku polskim, nie wszyscy się rozumieją, nie wszyscy odpowiednio odczytują gesty danych ludzi, bo każdy ma z nas inną mentalność. I teraz widać, że ta praca jest dobrze rozpoznana i miejmy nadzieję, że Legia zrobi niespodziankę, bo trzeba powiedzieć uczciwie, że jest to niespodzianka, że Legia w ogóle znalazła się w tej fazie i będzie grała w dalszym ciągu w lidze europejskiej. Legia, w Legii dużo się dzieje zimą. Legia straciła dwóch ofensywnych, kluczowych piłkarzy, Prijovicia i Nikolicia. Czy twoim zdaniem da się załatać dziury tymi nowymi piłkarzami teraz zimą? No, na pewno będzie bardzo ciężko. To są zawodnicy o dużej wartości dla zespołu i są przede wszystkim zgrani. Każdy wiedział, jak oni grają. Przecież Nikolic był bardzo szybki, zawsze lubi te piłki za obrońców. I tam w ciemno po prostu, jak któryś z pomocników miał piłkę przy nodze, zawsze wrzucał pomiędzy bramkarza i linię obrony i wiedzieli, że ten Nikolic zawsze jest w stanie po prostu na tej szybkości tą piłkę tam dobrze przejąć i stworzyć groźną sytuację. Na pewno nie jest to łatwe, żeby zastąpić takich zawodników. To też nie jest uniknione, żeby tych zawodników po prostu trzymać. Prijovic zdecydowanie wręcz powiedział, że na pewno się żegna z klubem, więc to też świadczy o tym, że z tego zawodnika raczej pożytku by nie było, gdyby miał na siłę zostać. Nikolic wiadomo, że już wcześniej zdecydował o tym, że... Ludzie, którzy w Boga wierzą, to... Cały naród polski kraj na imigrację. Żeby ludzie byli zajęci czymś bardziej pożytecznym, a nie jakieś wzdury kopania w piłkę. Komu to potrzebne? Dziewico Maryjo, nasza Matko i Królowo, wyniesiona na wyżyny nieba, Ty nieustannie otaczasz troską i miłością na Już nie Anglia, to już nie Ameryka. Prosimy, by jubileusz 300-lecia koronacji Twojego jasnogórskiego wizerunku odnowił w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ty, Matko, jesteś nam wzorem zaufania oraz uległego poddania się Jemu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem Twej korony wyniesienia i chwały. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga i stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy, odnowieni w wierze, nadziei i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii, razem z Tobą uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Amen. Królowo Polski, błogosławieństwo apelowe przyjmiemy przez posługę księdza arcybiskupa metropolity częstochowskiego Wacława Dernanta. Codziennie możemy doświadczyć bliskości i daru spojrzenia Matki.
z bardzo prostym przesłaniem. Nie lękajcie się. Chrystus jest z wami. Jakie te głosy dają, wiesz? Nieśmy do jakiegoś stadia lekarza podobny, jakiś Świadko Jehowa podobny. Aha. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.